czy na północnej stronie miasta spotkanie, czy na wschodniej stronie miasta spotkanie, to Bóg mieszka wszędzie. Mówimy tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ile treści jest w tej modlitwie? O imieniu Bożym, jeżeli mówimy, no to musimy wiedzieć, że Jahwe, Jehowa, znaczy ten, który powoduje, że się staje w sensie fenomenologicznym, czyli w sensie stawania się, że Jahwe działa. On nie śpi, nie jest kimś, kto się tylko przygląda wścibsko jak ten Zaleski, tylko po prostu Jahwe jest stwórcą, który działa dla dobra ludzi. No, a to Królestwo Boże, co mówisz w tej modlitwie, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. No to przecież to Królestwo ma przyjść. A jeżeli ma przyjść, to Bóg musi systemy ludzkie złe usunąć. Człowiek dużo zła zrobił. Pod wpływem szatana, diabła ma się rozumieć. Szatana, on lubi takie te kolory, obrazy pozłacane, posrebrzane. Tu już tutaj psalmy mówi, że mają bogów, bożków, prawda, i te bałwany, taki obraz. Jak ma nogi, to nie może no, na tych nogach chodzić. Ręce to nie macają. Oczy namalowane to nie widzą. Niech im podobni będą twórcy ich, którzy im ufają. Czyli ci, którzy czynią, czyli że robią bałwany, niech będą tymi bałwanami. Kwitam.